Dział Współpracy Międzynarodowej od wielu lat z sukcesem realizuje liczne programy międzynarodowe, zarówno bilateralne, jak i wielostronne. Aktualnie realizowane przez nas programy są ambitne i rozwojowe, dzięki czemu umożliwiają polskim podmiotom uzyskanie szeregu korzyści, zarówno naukowych, jak i gospodarczych. Ograniczają się jednak do wybranej grupy państw współpracujących. Dlatego też nadszedł czas, aby zmienić ten stan rzeczy i umożliwić polskim podmiotom finansowanie pomysłów i innowacji realizowanych z dowolnym partnerem międzynarodowym, zakładając oczywiście, że reprezentuje on odpowiedni poziom i potencjał. Wierząc w to, że zróżnicowanie międzynarodowej oferty programowej Centrum stanowi fundament tworzenia atrakcyjnych możliwości współpracy dotyczącej badań, rozwoju i innowacji, zidentyfikowaliśmy istnienie niszy programowej, której zagospodarowanie będzie wartościowym uzupełnieniem dotychczasowej oferty w zakresie współpracy międzynarodowej NCBR. W większości międzynarodowych inicjatyw realizowanych przez NCBR polska jednostka naukowa czy krajowe przedsiębiorstwo prowadzące prace B+R, którzy są zainteresowani uzyskaniem dofinansowania z centrum, zobowiązani są dostosować swój pomysł na międzynarodowy projekt badawczy do bardzo precyzyjnych wymogów poszczególnych programów, zawężonych dziedzinowo zakresów tematycznych, czy też partnerstw tylko z wybranych krajów uczestniczących w konkursie. Program InnoGlobo powstał po to, aby zmienić tę sytuację. Program daje możliwość daleko posuniętej swobody w doborze zagranicznego partnera, jak również tematyki projektu. Dzięki temu NCBR ma szansę poszerzyć współpracę międzynarodową o nowe kierunki, państwa i regiony. Program InnoGlobo to nasz game changer. Absolutna nowość wśród dotychczasowych międzynarodowych działań prowadzonych przez Centrum i dlatego wierzymy, że wyjdzie on naprzeciw oczekiwaniom polskich wnioskodawców. InnoGlobo to inicjatywa spójna z generalną strategią NCBR w zakresie nieustannego zwiększania roli Centrum w kreowaniu innowacji opartych na rozwoju nowoczesnych technologii, ale co równie istotne, idealnie wpisuje się w jedną z naszych nowych strategii cząstkowych, jaką jest stworzenie i uruchomienie otwartego na niemal cały świat schematu finansowania projektów międzynarodowych. W wyniku ogłoszenia pierwszego konkursu w ramach programu InnoGlobo, którego budżet wynosi 10 milionów złotych, możliwe jest rozpoczęcie finansowania projektów realizowanych przez konsorcja międzynarodowe, w których podmioty z Polski po pierwsze nie mają w zasadzie ograniczeń w doborze formy prawnej partnera zagranicznego, może być nim zarówno jednostka naukowa, jak i przedsiębiorstwo, a po drugie mają możliwość szerokiego wyboru kraju jego pochodzenia. Partnerzy zagraniczni mogą pochodzić w zasadzie ze wszystkich krajów świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne. Wyjątkiem są tylko te państwa, z którymi Centrum regularnie organizuje konkursy dwustronne. Dodatkową zaletą programu InnoGlobo jest możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów dotyczących bardzo różnorodnych obszarów tematycznych, także tych zupełnie niszowych. Jedynym wymogiem stawianym aplikacjom konkursowym jest wpisywanie się ich zakresu tematycznego w aktualną listę krajowych inteligentnych specjalizacji. Cieszy mnie, że poprzez tak szeroką ofertę wsparcia B+R program InnoGlobo ma szansę stać się odpowiedzią na aktualne potrzeby polskich i zagranicznych badaczy i przedsiębiorców, a także zainicjować pozytywne i długofalowe zmiany w otoczeniu międzynarodowym. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie do kontaktu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie pojawią się wszelkie niezbędne informacje dotyczące naboru wniosków.